Witajcie, z tej strony Matus, witajcie w kolejnym odcinku z Dragon Age Inquisition. W tym odcinku wreszcie spotkamy się z Hawk. Tak więc nie będę przedłużał, tylko sobie jeszcze coś obaczę i po zobaczeniu tego, co bym chciał. Oczywiście to jest z Józefiną związane, żeby nie było. I'm so sorry, Inquisitor. I never thought my family's trading status would trap us in an assassin's plot. What's done is done. We must deal with this House of Repose before they come again. Yes. Yes, of course. I've tracked down the last two paraquets. If they become gentry, they can annul the contract on my life. We'll require a noble from Val Royeau to sponsor them, a judge to provide documents, a minister to ratify them. It's so like you to take the longest course of action, even when your life is at stake. I assume you already know everything about this mess. There is a faster way, Josephine. The original contract on your life is in the vaults of the House of Repose. If my agents infiltrate it and destroy the original, the assassin will have no obligation to chase you. Liliana, please. I want no more bloodshed over a personal affair. Don't be so stubborn, Josie. How long will it take you to gather these favors in Val Royeau? Ciężka decyzja, tak szczerze. We can solve this without more deaths on either side. My people are ready, should you change your mind. I'll post a watch on our ambassador in case the House of Repose visits. I appreciate it, but I still believe elevating the Duparaquets will solve this. First, we need to perform some favors in Val Royeau. I'd be happy to discuss where we could begin. Any news on the House of Repose, Inquisitor? You said I'd have to do some favors in Val Royeau if we want to make the Duparaquets lords. The Countess Dion is our first step. Her lover, a mage from the White Spire, is missing. Bring her news of him and she'll be very amenable to sponsoring the Duparaquets as lords. I właśnie w tym odcinku jeszcze zrobimy quest dla naszych sojuszników, ale to oczywiście będę się starał, tak wiecie, na speedzie. Ale bez obaw spotkamy się z Hawk, więc spokojnie. A że wiem, że będzie metoda, żeby odtworzyć Hawk, bo oglądałem niestety, tak, spoilera. No to było przypadkowo, tak. I tam można było zmieniać wygląd. By nie robić wam boleści, będę robił cięcie. Ale kiedy to jakby co powiem. Nie będę zdradzał, na kim chcę Hawk odtworzyć. Choć zaiste mi to nie wyjdzie, ale no cóż, trzeba próbować. Może też jest problem w tym, że gram nie na takich ustawieniach, na jakich powinienem. Na pewno na wysokich byłoby to spoko. Na minimalnych praktycznie pozycje są takie, wiecie, sztywne. Te FPS-y w porównaniu do poprzednich to jest katorka. Nie wiedziałem, że tak będzie mi lagowało, nawet chyba w azylu mi tak nie lagowało. Will you not consider it, Lady Cassandra? The clerics are still sequestered. If no one steps forward, they will debate until... And you think I could make them agree? I've heard enough for one day, Mother Giselle. Talk to her, your worship. What's going on now? I assume you've heard that Liliana and I are both candidates to be the next divine. Because of what happened at Halam Shiral, of course,
The Empire favors you, thus everyone close to you. So now the Chantry bandies our names about without even asking us first. I think you'd make an excellent divine. Truly? I never look good in hats. Surely it was never meant to be like this. The Chantry, the Circle of Magi, the Templars, this cannot be what they intended when it all began. The Chantry should provide faith, hope. Instead, it cannot veer from its course, even in the face of certain death. I'm surprised to hear you, of all people, say that. Oh? Am I not the same woman who declared the Inquisition against the Chantry's wishes? In all my years as a Seeker, I did what I was told. My faith demanded it. But now my faith demands something else. That I see with better eyes. Many extraordinary things have happened to get us to this point. I'm not so certain. I think it has been a long time coming. Did you know Varric is Andrastian? Oh, he blasphemes with every second breath, but deep down he believes. His heart is virtuous. But he would never step foot in a Chantry. It should be the first place to which the virtuous turn. It needs to change. Perhaps I must be the one to change it. O, specjalny nawet jest. I have influence, and I can use it to help the Chantry make up its mind. I cannot ask you to do that. You don't have to. If you think that is the right thing to do, then thank you. I suppose I should not be so concerned. The clerics speak my name for now, nothing more. For now, restoring order and stopping Corypheus remain our priority. No, co wy na to, tak, Kassandrę na nową boską. Ale może zanim jeszcze pogadamy o niej, to może jeszcze z Lelianą pogadać. Bo jest wybór, albo ona, albo ona. Ale to zanim pogadam z Lelianą i resztą naszej paczki, to właśnie teraz pójdę na spotkanie z Varrickiem, gdzie spotkamy Hawk. Tak więc spodziewajcie się za jakąś chwilę cięcia. I wrócę, jak już Hawk będzie zrobiona. Tak więc w tym momencie robię cięcie. I spotykamy się za momencik. Inquisitor, meet Hawk, the champion of Kirkwall. Though I don't use that title much anymore. Hawk, the Inquisitor. I figured you might have some friendly advice about Corypheus. You and I did fight him, after all. Impressive view. Reminds me of my home in Kirkwall. I had a balcony that overlooked the whole city. I loved it at first. But after a while, all I could see were the people out there depending on me. You're lucky it was just a single city. I've got half of Thedas. You're doing everything you can to protect them. Does it ever get any easier? I'll let you know. I don't envy you, Inquisitor. But I may be able to help you. Varric said that you fought Corypheus before. Fought and killed. The Grey Wardens were holding him, and he somehow used his connection to the Darkspawn to influence them. Corypheus got into their heads, messed with their minds, turned them against each other. If the Wardens have disappeared, they could have fallen under his control again. If that's what happened to the Wardens, do you think we can free them? It's possible, but we need to know more first. I've got a friend in the Wardens. He was investigating something unrelated for me. His name is Stroud. The last time we spoke, he was worried about corruption in the Warden ranks. Since then, nothing.
Corypheus would certainly qualify as corruption in the ranks. Did your friend disappear with them? No. He told me he'd be hiding in an old smuggler's cave near Crestwood. I'll take any lead I can get at the moment. Good. I'll do whatever I can to help. Corypheus is my responsibility. I thought I'd killed him before. This time I'll make sure of it. Inquisitor. We'll talk later. I'll meet you at Crestwood. Powiem wam, że się specjalnie nie śmiałem, bo chciało się śmiać serio. Jak widziałem te ruchy twarzy, ruchy postaci. Znaczy bardziej może tych ruchów twarzy brakowało. Że ta postać niby mówiła. Okej, ruszała się, spoko. Ale to tak wyglądało sztucznie, że Boże. Znaczy no może tego nie zauważałem, bo za bardzo takich scenek jak ta nie było. Ale teraz jak daję w ogóle tą scenkę, to jestem zmieszany w tej chwili. Żeby tak spieprzyć Hulk. Wszystko przez złą kamerę, no. Mogli dać, powiedzmy, kamerę wtedy, jak zaczynała mówić, kończyła mówić i byłoby spoko. A dalej tak wszystko, wiecie, po kolei. Ja się nad ludzkimi siłami powstrzymywałem, żeby się podczas tej rozmowy nie śmiać. Ale serio, to jest coś, czego BioWare nie wybaczę. No serio. Okej, no, Hulk w części drugiej to była postać taka dupna, tak. Z dupną fabułą, ale... W końcu postać jest... pro. Ma nam pomóc. Tak więc... spodziewałem się, że coś... oddział... zrobi, żeby... postać była ciekawa, a pierwsze wrażenie jest takie, że szczerze, jej za bardzo nie lubię teraz. A zrobiłem właśnie twarz osoby, którą właśnie lubię, no tak mało powiedziane lubię. No czuję coś więcej. I dałem tą twarz do postaci, która ogólnie jest taka no nudna, tak? Takie moje jest pierwsze wrażenie, no możecie mieć trochę inne, bo w końcu ja grałem na minimalnych, tak mogę, że u niej jest trochę inaczej. Ale chętnie się tak przysłucham wam, bo na pewno wy mieliście może inaczej, może coś... było jak chcieliście. Albo powiedzmy, no może ja taki jestem za bardzo... jak to ująć... chcący, tak? Że za dużo wymagam. To jest tylko gra RPG z fabułą, tak? Ale po dobrym Mass Effectie spodziewałem się, że będzie to dobry Dragon Age 3. No ale no. Fabuła jakoś do przodu idzie, jest spoko. Ale niektóre scenki z postaciami są takie, że... powiedzmy, mam siłę użyć... dobra, siłę, nie, tego nie było. Mam ochotę użyć właśnie tego znamienia, żeby sobie, nie wiem, do mózgu to przyssać i żeby mi mózg wyssało, gdyż, nie wiem, nie zdzierżę tego. Tytuł zdzierżyć się da. Jak chodzi o postacie, to w pewnych momentach, powiedzmy, no, mózg wysiada, chce się użyć tej kotwicy i, powiedzmy, zapomnieć o tym, co było złe w tej grze. Ale czy ja zapomnę? Prawdopodobnie nie, ale... gra jeszcze trwa. I pewnie jeszcze kilka godzin mi zajmie, żeby skończyć. Więc... zobaczymy, może jeszcze coś... ciekawego mnie spotka. I trochę gadałem, tak wiecie, ogólnikowo, ale nie wspomniałem po co ja tu jestem. Otóż... mamy quest. Tak, logika. No mamy quest. Jak wspominałem, lub też nie, jak nie wspominałem, to teraz wspomnę, że idę linią miłosną Józefiny, tak? Więc chcę jej pomóc.
an unexpected pleasure. Oh, it you seems. Must have had a long journey and to the I've city. To go a different Might way there be any news from this house? Is that good? We shall see. Here's a letter from Eleni. He's safe with his family in the Dales. Oh, my Eleni. Oh, bless you. The Dions will sponsor the Duparquets as a family deserving of a noble title, Inquisitor. You have my word. Now, please, forgive my hastiness, but I must read Eleni's words. Make her keep you. I zobaczcie, nie musieliśmy nic robić. Tylko wtedy raport otrzymać. Iść do Valrhoeo, potem wrócić. I quest zrobiony. No i nie musiałem się męczyć. Wszystko w jednym odcinku zrobiłem. Nie bądźcie tacy urażeni, że zrobiłem trochę z fabuły i znów wracam do takich, wiecie, questów pobocznych. No raz na jakiś czas chyba mi tak wybaczycie, tak sądzę. Ewentualnie możecie sobie ten odcinek pominąć. Prawdopodobnie do końca odcinka nie będę takiego nic ważnego robił. Więc jak chcecie, nie obrażę się. Ja się przeważnie nigdy nie obrażam, jak ktoś, powiedzmy, wychodzi w trakcie. Dobra, nie było tego zdania. Bo po prostu jak uważacie, że jest trochę nudno, możecie sobie wyjść. W kolejnym odcinku coś może będzie z fabuły. Ale ci, co chcą, niech zostaną, może coś ciekawego zobaczą. To nigdy nie wiadomo, w końcu pobocznych też trochę jest fajnych dialogów. I te pewno. Nie będę się rozwodził nad tym, bo w Dragonie to powiedzmy jest taki wyjątek. Nie zawsze robiłem questy poboczne. The guards arrived in time, but I should have guessed the assassins would infiltrate the servants. I want a tighter watch. The House of Repose isn't our only enemy. It won't happen again, Your Worship. Leliana assigned people to shadow me. They appear to have saved my life. I owe you everything, Sergeant. Only my duty, Ambassador. I'll talk with the Spymaster about these murderous louts. She'll find how they got in. Any news on the House of Repose, Inquisitor? What's the next favor we need to get these Duparquets a lordship? We need a judge of the royal court to procure documents acknowledging them as nobility again. Czyli teraz część dalsza. Mogliśmy Janę wysłać, byłoby szybciej. A właśnie, jak ktoś zrobił opcję z Lerianą, to niech napisze w komentarzu, może się okazało, że ja tą dłuższą drogą podlazłem. Osiemnaście minut, nie no, to chyba w tym odcinku tego nie zrobię. Dobra, no. Czyli wychodzi na to, że 18 minut, to w tym odcinku raczej tego nie załatwię. I wiecie co? Teraz chyba pogadam z naszymi. I tak chyba do końca odcinka. Ale mamy tu jeszcze Morrigan, pamiętacie? Tylko gdzie ona jest? Tam jest Giselle, gdzieś tu, a chyba po lewej są. Tak, z synem bodajże. You're the Inquisitor. I thought
you be scarier. Mother said you were scary. Ja myślałem, że matka jest stara. A czy straszna? Why would your mother say such a thing? Because people fear the next stage if it comes too soon. Kieran, are you bothering the Inquisitor? Of course not. Did you see what's on his hand, Mother? I did see. Tis time to return to your studies, little man. Stara, nie było tego słowa, sorry. Musiałem powiedzieć straszna i przejęzyczyłem się. My son. Never where you expect him to be, naturally. I came here to talk with you. So you did. To think, until recently this place stood decrepit. Occupied only by the desperate and the lost. Now it is party to events that threaten to shake the world. I wonder if it is pleased. We were lucky to have found it when we did. Fate is often mistaken for luck, as Mother is fond of saying. The magic in this place has seeped into the stones, protecting it from darkness. Those who let it fall to ruin did not know what they possessed. You, I think, shall do it justice. You were kind to welcome my aid, Inquisitor, even knowing as little of me as you do. I will do my best to aid your cause with all the knowledge at my disposal. This I swear to you. You swear it? That's rather serious. Some might think Corypheus a madman for seeking godhood. Yet one must ask, what were the old gods? What secrets of theirs did the ancient magisters know? What I fear, what all should fear, is not that Corypheus believes he can succeed. Tis that he actually may. No i co? Teraz będę latał głupi po twierdzy i szukał znajomych. Boże, te wczytywania mnie dobijają. Nie, z tym nie gadam, bo nie jest gejem, dalej sobie polecę. To są chyba lochy, a tam co jest? A, tam chyba Vivien jest. Może z nią pogadamy? A może nie? Nie pamiętam, ale chyba nie było opcji romansu z nią, to ja raczej chyba do niej nie pójdę. No to może co? Leliana, w końcu miałem z nią pogadać, więc wypadałoby w końcu. Inquisitor, I was not expecting a visit. You had little interest in speaking to me privately before. But as dear Josephine says, it's never too late to make a friend. Coś w tym jest. Right. Especially since we lost so many at Haven. You noticed my exchange with the commander. The names of those we lost. You must blame me for this. I wasn't going to bring it up, but... Why didn't you see that attack coming? I didn't know what I was looking for. The Red Templars are like nothing I've seen, and the Venatori hide their tracks well. I keep wondering if I could have done something different. When the first of my lookouts went missing, I pulled the rest back, awaiting more information. If they'd stayed in the field, they could have bought us more time. I was afraid to lose my agents, and instead we lost Haven. You look out for your people. That's a good thing. Is it? My people know their duty. They know the risks. They understand that the Inquisition may call upon them to give their lives.
Our people aren't tools to be used and discarded. Your instincts were right. Their lives matter. Can we afford such sentimentality? What if Corypheus... We are better than Corypheus. I to są mądre słowa. W końcu jakby nie było, gra się pewnie skończy, że my go pokonamy, więc my w końcu mamy siłę. So it's true. Some look to Cassandra or even me as Justinia's successor. I never thought the idea would gain momentum. There is, after all, no shortage of vultures circling the Sunburst throne. They must be desperate. It's much less flattering when you put it that way. If only being divine were as simple as looking good in a large hat. Restoring the Chantry will be like trying to steer a sinking vessel through a storm. Whoever becomes divine will have my support if she requires it. And I'm sure whoever becomes divine will absolutely require the Inquisition's backing. The Chantry is faltering, but it still has influence over the people. Who tells the people what's right? Who do they look to in times of peril? A divine with enough support can change the Chantry. And with it, Thedas. But this is a discussion for later. If Corypheus wins, finding a new divine will be the least of our problems. To może jeszcze jedna gadka, co? Tak na koniec odcinka. Reports of fade rifts and demons keep coming. The people are terrified, and it's only getting worse. The only thing that will calm their fears now is the hope that someone out there can save them. You have to be that someone. No one else has any power over the rifts. Seal them. Your legend will spread, and Thedas will learn to trust the Inquisition. In Redcliffe, you sacrificed yourself so that I could return here. Of course I did. One small life in exchange for a second chance at history. I always loved a bargain. You were condemned to a lifeless dungeon. Not much of a life to sacrifice. And I would do it again. No, szlachetne. Divine's death hit you hard. How have you been feeling? Oh, you are referring to my outburst in the Haven. I am much better now. Justinia was such a dear friend, and there were so many things going wrong. Things going wrong? I'm shocked. I was with a hero for Eldin when he defeated the Archdemon. With him by my side, anything was possible. But there is no happily ever after, not when life goes on. When the Divine requested my help, I went to her. I owed her that much. I sacrificed so much to do the Maker's work. But now, Justinia is dead. I was angry. I felt betrayed. But I shouldn't have let my emotions get the better of me. I'm sorry. Don't apologize. You were grieving and upset. I understand. Thank you. Now enough of this. Let us think more pleasant thoughts. Dobra, to kończymy odcinek. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. I kolejne materiale powinniśmy być już w głównym, tak więc do zobaczenia, trzymajcie się. Na razie.